Grudziądzu zalepiają nasze plakaty, zalepia nie tylko żużel, nie tylko dyskoteki, ale również komisje wyborcze i to jest naganne. My takich praktyk nie stosujemy. Wywiesimy nowe plakaty oczywiście, a w poniedziałek mam nadzieję, że na konferencji prasowej poruszymy ten temat, a być może trzeba będzie złożyć zawiadomienie do prokuratury za po prostu działania naganne. Nas nie finansuje budżet państwa, jesteśmy partią, która nie chce finansowania z budżetu państwa, ale widać, że stosuje się wszelkie metody, żeby Janusz Korwin-Mikke zniknął z odbioru społecznego, z dyskursu politycznego, również niestety w Grudziądzu. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu bardzo serdecznie za zaproszenie, dziękuję za przybycie. Ja nie będę jakoś strasznie długo mówił, bo jeżeli ktoś chce posłuchać moich złotych myśli na różne tematy, to może wejść w internet, otworzyć stronę youtube.com i tam wpiszę Wipler o podatkach, Wipler o tym, abyście mogli usłyszeć wprost, bezpośrednio, bez pośrednictwa pani Olejnik, pana redaktora Knapika, tych wszystkich innych mądrych, dobrych ludzi, którym tak bardzo serce Polski leży na sercu, byście sami mogli zadać pytanie i usłyszeć odpowiedź w pełni, bez cięcia na tych kilkanaście sekund, które sprawią, że zdanie wyrwane z kontekstu może kogoś poruszyć, zranić, zbulwersować. Przyjechałem tutaj, by spotkać się z tymi ludźmi, którzy chcą zmian. Ja pracując w Warszawie, jestem chłopakiem, jestem synem górnika, jestem chłopakiem z Piekar Śląskich. Przyjechałem do Warszawy w 97 roku i praktycznie 97 roku musiałem sam pracować, żeby się samemu utrzymywać. Po tym, gdy zostałem magistrem prawa, to dostałem pierwszą swoją pracę, poparcie umowę o pracę. I dopiwałem tam, był bardzo zdziwiony mój tata, że Warszawa tak się różni od Śląska, że ja w pierwszej pensji dostałem więcej niż on, przechodząc jako górnik po kilkudziesięciu latach pracy na emeryturę. I od tamtego czasu zatrudniałem 4 osoby urodzone w Grudziądzu. Zatrudniałem 4 chłopaków, którzy byli mieszkańcami waszego miasta. Tutaj chodzili do szkoły podstawowej, tu chodzili do szkoły średniej. Teraz mieszkają w Warszawie, w Wrocławiu. Znam wiele osób, które urodziły się w tym mieście, ale nie znam prawie osób, które w nim pozostają. Bo są ludzie, tak jak ja wyjechałem za pracą z Piekar Śląskich do Warszawy, tak samo chłopaki i dziewczyny z Grudziądza za tą pracą wyjeżdżają do innych miast. Część wyjedzie do Warszawy, ale coraz większa liczba Polaków, nie tylko z Grudziądza, wyjeżdża po prostu do innych krajów europejskich. Wyjechało ponad 2 miliony osób. Co drugi młody chłopak, dziewczyna chcą wyjechać. Zadam krótkie pytanie. Kto z was poważnie rozważa wyjazd z Polski? Czy możecie podnieść rękę? Kto z was poważnie to myśli? To tak to mniej więcej wygląda. Zazwyczaj tych osób jest zdecydowanie więcej. Jak jestem na uczelni wyższej, na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławiu, że świetnie, że mamy stadion za 2 miliardy, że zbudowali drogę i tak dalej. I to wszystko jest pięknie, fajnie, ale pamiętajmy o tym, że w Hiszpanii, w Portugalii również zbudowano autostrady, zbudowano w Hiszpanii kilkadziesiąt lotnisk. I te lotniska, autostrady stoją teraz puste, a 70% młodych Hiszpanów, 60% młodych Hiszpanów nie ma pracy. Prawie 70% młodych Hiszpanów i Portugalczyków, którzy mają mniej niż 35 lat, nigdy nie pracowało. To jest absolutna dewastacja, bo to jest jak oduczenie pracy całego pokolenia. I w Polsce te liczby wyglądałyby bardzo podobnie, gdyby nie to, że otwarto granice i pozwolono Polakom wystrzelić do całej Europy. Polska, która miała ostatni wyrzut demograficzny w Europie, ja jestem z tego rocznika wyrzutu demograficznego, ja jestem rocznik 78. Wiecie, ile wtedy dzieci się urodziło w Polsce? 720 tysięcy. Wiecie, ile urodziło się w zeszłym roku? Niecałych 400 tysięcy. Z ponad 300 tysięcy dzieci na rok. Z tych 400 tysięcy, jeżeli będzie tak jak teraz, połowa wyjedzie. Połowa wyjedzie, może więcej. Czyli zostaje 200 tysięcy. I w jaki sposób przy obecnym systemie
emerytalnym, przy obecnym systemie zdrowia, przy obecnych długach, które zaciąga z roku na rok zwiększa państwo polskie, te 200 tysięcy, te roczniki, z których zostanie w Polsce 200 tysięcy, z czego pewnie 1/3 nie będzie miała pracy, w jaki sposób te 100 kilkadziesiąt osób ma utrzymać, wypłacić emerytury dla ponad 700 tysięcy osób? W jaki sposób to ma się wydarzyć? Nie ma takiego perpetuum mobile. I rzeczy, o których mówił Janusz Korwin-Mikke 5, 10, 15, 20, 25 lat temu, stają się prawdą na naszych oczach. Bo są pewnego rodzaju rzeczy, są pewnego rodzaju sprawy oczywiste, tylko że proces trwa długo. Demografia to taka dziedzina, w której jest jasne, jak w tej historii o Bacy, który siedział na drzewie i przychodzi drugi człowiek i mówi: Baco, spadniecie z tego drzewa. A on mówi: niemożliwe, i siedzi dalej, piłuje tą gałąź, na której siedzi. Później spada i sobie myśli: prorok jakiś czy co? Jak ktoś patrzył na liczby i liczył, to wiedział 5, 10, 15, 20, 25 lat temu, że polski system emerytalny w obecnej formule zbankrutuje. Rok temu, gdy dano nam wybór między OFE a ZUS-em, dzień po tym, gdy zamknęło się okienko, w którym można było wybrać, czy chcę, żeby moje pieniądze zostały w OFE, czy żeby były przekazane do ZUS-u, dzień po tym Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport, z którego wynika, że mniej więcej w 2022 albo najpóźniej w 2025 roku nie wiadomo, z czego by wypłacać emerytury z ZUS-u. I że w chwili obecnej, przy obecnej sytuacji ekonomicznej Polski, nie wiadomo skąd dołożyć, bo w chwili obecnej 100 miliardów brakuje na wypłatę emerytur. Z różnego rodzaju podatków z budżetu dokłada się do wypłat bieżących emerytur, ale powiedzmy sobie szczerze, Polacy, jednak relatywnie duża liczba Polaków pracuje, wszystko jest przed nami. Jak te roczniki, z których zostanie 100 kilkadziesiąt do 200 tysięcy osób pracujących, będą musiały wypłacić emerytury dla tych roczników, które w chwili obecnej mają 40 parę lat, 50 parę lat, wtedy to się wszystko naprawdę wywali. Od 4 lat rząd podnosi podatki i pomimo tego, że podnosi podatki, to wpływy podatkowe spadają. A wiecie dlaczego? Bo coraz mniejsza liczba Polaków w Polsce płaci podatki. 2 miliony Polaków za granicą, 2 miliony bezrobotnych w Polsce. Wśród młodych Polaków 600 tysięcy osób, które mają mniej niż 35 lat, które są absolwentami szkół, uczelni, które nie pracują, ludzie, którzy nie mają pracy, którzy pracy nie mieli. I w takich warunkach, jeżeli nie zaczniemy bardzo głęboko i poważnie zmieniać Polski, nie będzie do takich zmian typu pudrowanie trupa, kosmetycznych, takich, żeby coś pokazać, że pani premier, pan taki i taki coś tam zrobili i być może coś tam z tego będzie. Jeżeli nie pójdziemy na odważne, poważne zmiany, to powiedzmy sobie szczerze, dalsze zaciskanie śruby podatkowej, dalsze zwiększanie liczby urzędników, dalsze zwiększanie liczby pieniędzy, które państwo próbuje zabrać Polakom, czyli wpychanie Polaków w ubóstwo, sprawi, to jest tak, jakby próbowano wycisnąć nas za granicę, wypchnąć nas za granicę, nasze własne państwo. I my to państwo chcemy bardzo głęboko zmienić. Janusz Korwin-Mikke chce to państwo bardzo głęboko zmienić i chce, by jak największa część tych pieniędzy, które wypracujemy, została w naszych kieszeniach. Co trzeba zrobić, by tak było? Trzeba zmniejszyć to bardzo istotnie liczbę osób, które musimy utrzymywać z naszych pieniędzy, czyli urzędników. Musimy zmniejszyć wpływ tych urzędników na życie społeczne i gospodarcze. Bo duży wpływ urzędników na życie społeczne i gospodarcze, duży wpływ polityków na życie społeczne i gospodarcze, to jest korupcja i brak inwestycji. Nie wiem, czy wiecie, ale w chwili obecnej przepisy w zakresie ochrony środowiska mamy takie, że gdyby nie było na Śląsku kopalni, to nie dałoby się ich w ogóle teraz zbudować. Bo przepisy by na to nie pozwoliły. Każdy mógłby, jeżeli można małą fabryczkę gdzieś tam w polu oprotestowywać, utrudniać jej powstanie, to tym bardziej coś, co wiadomo, że ingeruje i w otoczenie, w środowisko, wodę, glebę, powietrze i tak dalej. Gdyby dzisiaj nie było kopalni, które zbudowano sto kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat temu, nie można byłoby ich od zera zbudować. Nie można byłoby zacząć uruchomić wydobycia miedzi w KGHM-ie. I mógłbym tam wymienić kolejne rzeczy, których nie można byłoby zrobić.
Zobaczcie, że zakłady, duże zakłady produkcyjne, które są, są te, które zostały zbudowane w okresie PRL i później tylko modernizowane. Pokażcie mi jedną dużą fabrykę w Polsce, której nie było 25, 30, 35, 40 lat temu. Nie znajdziecie jej, bo ich nie ma. Bo się nie da. Rzeczy, które można w Polsce stawiać, to są montownie. Wiecie, na czym to polega? Trzeba kupić łąkę, łąkę wylać betonem, postawić z blachy falistej ścianki i dach, ocieplić to styropianem, pobudować tak, żeby jak najmniej ciepła trafić i dać Polakom do składania coś tam. Czy to są telewizory, czy to są panele LCD, czy to są samochody. Gotowe części przyjeżdżają do Polski, Polacy zawijają sreberka, składają to w całość i sprzedają. Przy takich pracach, przy tego rodzaju inwestycjach, to nie są dobrze, nigdy nie będą dobrze płatne prace, bo my konkurujemy w tym zakresie z Chińczykami, Koreańczykami i tak dalej, no z tymi ludźmi, którzy są jeszcze biedniejsi niż my i my nie chcemy konkurować tym, że Polak będzie najciężej na świecie i najciężej w Europie pracował. Nie wiem, czy wiecie, ale jest tylko jeden naród, który pracuje większą liczbę godzin niż Polacy w trakcie roku, są Koreańczycy z Korei Południowej. W Europie żaden inny naród nie pracuje tak ciężko jak my. I bardzo niewiele nam z tego zostaje na rękę. Pomysły, które Janusz Korwin-Mikke głosi, które my głosimy od wielu lat, konsekwentnie, są pomysły takie, żeby było mniej urzędników, mniej biurokracji, więcej wolności, że państwo nie mogło robić nam krzywdy. Polacy nie ufają swojemu państwu. Bardzo wiele są sytuacji takie, że ludzie się nie czują bezpiecznie z uwagi na to, że muszą iść do jakiegoś urzędu i od czyjegoś papierka, pieczątki, zgody zależy ich życie, ich przyszłość, czy nic będą mogli, nie będą mogli robić. Idą do zazwyczaj się pytają, czy ty znasz tych ludzi, wiesz co zrobić, żeby to się na pewno udało, żeby poszło dobrze i tak dalej. I w takim kraju po prostu ani Polacy nie będą chcieli inwestować, ani ludzie, którzy na całym świecie rozważają, gdzie mam zbudować moją fabrykę, gdzie znajdę zdolnych, pracowitych, mądrych ludzi, którzy wykonają dla mnie daną pracę. Niemniej jednak, pomimo tych wszystkich rzeczy, o których mówię, jestem pełen nadziei. Dlaczego? Bo Polacy w trakcie ostatnich 25 lat pokazali, że pomimo takiego państwa potrafią osiągać sukcesy. Zwłaszcza ci Polacy, którzy wyjechali. Jak byłem w Irlandii kilka tygodni temu, to poznałem ludzi, którzy wyjeżdżali 10 lat jako młodzi ludzie, rezygnując ze studiów albo zaraz po studiach i pracowali gdzieś tam. Ten na budowie, ten pracował w hurtowni, woził tam jakieś rzeczy wózkiem widłowym itd. Teraz ci ludzie mają własne firmy, mają własne domy, zatrudniają innych, nie tylko Polaków. I podnosili sukcesy. Dlaczego? Bo jesteśmy narodem kreatywnym, pracowitym, narodem, który bardzo wiele przetrwał. Narodem, który ma tożsamość i ma silne umiłowanie wolności. 123 lata zaborów, później krótki okres wolności II Rzeczypospolitej, bohaterstwo i męczeństwo II wojny światowej, 50 lat komunizmu, a my nadal mówimy po polsku, nadal jesteśmy dumni ze swojej tożsamości, ze swojej historii, pamiętamy o tym, skąd się wzięliśmy, i chcemy mieszkać w Polsce, tutaj dobrze zarabiać, chcemy godnie tutaj pracować. Tyle tytułem być może długiego wstępu. Nasze hasło naszej kampanii to jest dumna, bogata Polska. Ja chciałem, żeby to w ogóle było hasło przewodnie wszystkich działań partii Korwin i program szczegółowy, działania konkretne były do tego hasła, do tego motywu przewodniego dumna, bogata Polska dostosowana. O to będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania. Bardzo proszę. Co pan może powiedzieć o Pawle Kukizie i o ewentualnej współpracy może z nim? No, jak to się maluje? Każdy, kto chce, Mikke. Bo Janusz Korwin-Mikke jest bardzo zdeterminowany do tego, by ta współpraca była, jakbyśmy wspólnie razem w wyborach parlamentarnych uderzyli, by zdobyć Sejm i zmieniać Polskę. Nie znajdziecie ani jednej złej, negatywnej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat Pawła Kukiza. Wprost przeciwnie, znajdziecie wiele dobrych, ciepłych słów. Był program kilka tygodni temu w telewizji publicznej, w którym oni byli razem i Paweł Kukiz powiedział, że
Jego pomysł na Polskę jest praktycznie taki sam jak Janusza Korwin-Mikkego, tylko on dużo później się nawrócił i zrozumiał, jak ten system działa, bo przypomnijmy, że Paweł w 2007 roku, ja mówię Paweł, bo my jesteśmy na ty, z Pawłem Kukizem znamy się osobiście i w 2007 roku Paweł Kukiz wierzył, że niskie i proste podatki, więcej wolności obywatelskiej, z reforma systemu prawa wyborczego, to jej twarzą jest Donald Tusk. Janusz Korwin-Mikke, czy już wtedy wiedzieliśmy, że nie, nie, to jest błąd, to się tak nie skończy, to się dobrze nie skończy. I on przeżył pewne takie rozczarowanie swoimi dawnymi kolegami, bo on jest kumplem Grasia, Schetyny, bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej, z którymi razem działał w niezależnym zrzeszeniu, działał w czasach opozycji studenckiej. I powiedział mi, że dla niego takim wstrząsem było, gdy rozmawiał z Pawłem Grasiem, wtedy rzecznikiem rządu, Donalda Tuska, mówi: Paweł, jak wy mogliście zwiększyć liczbę biurokratów, liczbę urzędników o 150 tysięcy? Przecież to jest zabranie olbrzymich pieniędzy z kieszeni Polaków i no, zabicie iluś miejsc pracy normalnie na rynku. Dlaczego to zrobiliście? On się uśmiechnął i mówi: Paweł, ale to jest 500 000 więcej wyborców. Mówi: okej, to wy zabieracie nam pieniądze i zwiększacie biurokrację po to, żeby sobie kupić wiernych wyborców, bo ci ludzie zagłosują z rodzinami, którzy dostali miejsca pracy w urzędach, oni są kontrolowani, tak? Teraz rozmawiałem tam z chłopakami z jego sztabu, mówią, jak wyglądały wybory na Dolnym Śląsku. Że ludzie, którzy są profesorami, naukowcami, ale mają zatrudnienia w instytucjach publicznych, musieli określonym posłom, politykom pokazywać zdjęcia, jak głosują. Że kładą swój dowód osobisty na karcie do głosowania, zakreślają w odpowiednim miejscu krzyżyk i robią zdjęcie telefonem i to wysyłają. Żeby się musieli się zameldować jak psy, że dobrze wykonali robotę i że, krótko mówiąc, pracodawca został zaspokojony i bierze całą swoją rodzinę, róbcie takie foty i wysyłajcie, tak? To jest jak w Warszawie sprawdzano listy, jak było referendum warszawskie w sprawie odwołania Heleny Gronkiewicz-Waltz i wystarczyło, żeby jedyna szansa na uratowanie jej to było, że będzie za niska frekwencja, to urzędnikom robiono odprawy w ratuszach. I mówili: słuchajcie, jak zobaczymy, że poszliście na wybory wy albo wasza rodzina, a to widać, bo nie trzeba sprawdzać, jak głosował, wystarczy, że był, że się podpisał na liście, to będziemy rozmawiać w poniedziałek, do widzenia, czyli po wyborach. I w takim kraju Paweł Kukiz nie chce żyć, my w takim kraju nie chcemy żyć, my chcemy tę Polskę zmienić, dlatego mamy wielką nadzieję, że ta współpraca będzie. Pan ma taką nadzieję? Ja mam taką nadzieję. I myślę, że 15-20% tych Polaków, którzy pójdą na jesieni na wybory, poprze taki projekt, bo jeżeli ci dwaj panowie go stworzą, to wokół tego skupi się wiele innych środowisk, które chcą zmian w Polsce. I to tchnie w ludzi pewną nadzieję. Ja pamiętam, jak ludzie w 2005 roku mieli nadzieję, że PO naprawi gospodarkę, a PiS naprawi wymiar sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości został tak naprawiony, że były szef CBA Mariusz Kamiński dostał 3 lata bezwzględnego więzienia za to, że walczył z korupcją. A gospodarka jak wygląda, to widzimy co tydzień w prasie, jak zatrzymujemy jakiegoś z polityków Platformy Samorządowej, który traci nazwisko. Paweł Adamowicz staje się Pawłem A, prezydent Gdańska, bo nie wiadomo skąd miał 7-8 mieszkań i liczą i doliczyć się nie mogą. I nie ma takiej pięknej historii jak Paweł Piskorski, który chyba 37 razy pod rząd wygrał na ruletce i dzięki temu mógł wyjaśnić skąd miał kilkanaście mieszkań w Warszawie, jako były prezydent miasta Warszawy, tak? Jeszcze miał szczęście, bo kupował i z dobrą przebiciem sprzedawał antyki i tak dalej. On miał legendę spisaną, skąd ma te pieniądze. Pan prezydent Adamowicz siedzi, skrobi się po głowie. Panowie w literkach ABW czy tam CBA mający na kamizelkach go wyprowadzają, robią sobie z nim zdjęcia i tak dalej. To jest ten człowiek, który kilka lat temu razem z kolegami z Platformy są słynne zdjęcia, jak ciągną na linię samolot firmy OLT z chłopakami z firmy Ambergold, tak? Jak sobie patrzymy na coś takiego, to ta wielki entuzjazm, nadzieja, nie wiem czy pamiętacie, to afera Rywina. Mówię tutaj do, wiem, że są tutaj osoby bardzo młode, ale ja pamiętam w 2005 roku było takie, no dobra, niech oni się dogadają, niech coś zrobią. I wiem, że wielu ludzi teraz ma nadzieję, że my będziemy w stanie współpracować. I będą dzięki temu zmiany w Polsce. My będziemy o to bardzo gorąco zabiegać.
jest prawda odnośnie Hoffmana? W sensie? No, dzisiaj wyszły wiadomości, że najprawdopodobniej jest chęć u niego wstąpienia do partii Korwin. Na PKO.pl pojawił się artykuł, że no jest to bojkot mediów, tak? No. Nie, no nie. Wystarczyło, że Adam Hoffman powiedział coś, co mówił zawsze, że jest za karą śmierci. A teraz on, aha, czyli PiS, który mówił, że jest za karą śmierci, ale teraz im nie panuje, nie pasuje, bo Duda może stracić jakiś tam wyborców przez to, a Hoffman powiedział coś, co mówił 5, 10, 15 lat temu, że jest za karą śmierci. 15 to może trochę przyznał, ale 5, 10 lat temu, to są chyba 10 lat już jest. To Korwin też jest za karą śmierci. Logiczne, na pewno się dogadał z Korwinem i razem niszczą w tym momencie Dudę. Wiedziałem, to już mają całą historię dziennikarzy opowiedzianą. Prawda jest taka, Adam Hoffman jest bardzo zdolny polityk. Człowiek, który, jak zanim ja go osobiście poznałem, mówiłem, że to jest bardzo agresywny facet w takich wypowiedziach. No bo chodzisz na zderzenie, powiem szczerze, to jest tak jakbyś chodził przez ileś lat do Moniki Olejnik. W pewnym momencie możesz się oduczyć normalnego rozmawiania z ludźmi, bo jeszcze nie otworzysz buzię, a jak ktoś na ciebie szczeka po prostu, tak? I w tym momencie, to krótko mówiąc, nie miał lekko i to jego sposób funkcjonowania kształtowało. Ja powiem tak, ja uważam, że on popełnił błędy, popełnił poważne błędy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, próba robienia z niego złodzieja, czy nazywanie go złodziejem, czy atakowanie go jest po prostu totalnym absurdem. Bo co się wydarzyło? Czy wy jesteście w stanie opowiedzieć, co było z tak zwaną aferą madrycką, o co tutaj tak naprawdę poszło? Jesteście w stanie to odtworzyć? Facet mógł poprosić, żeby mu kancelaria Sejmu kupiła bilet. Oni wtedy kupowali bilet za mniej więcej 3000 zł na samolot do tego, do, jak to się nazywa, do Madrytu, z możliwością przebukowania, albo mówi, nie dziękuję, ja sam sobie kupię ten bilet i dostawał wtedy taką samą gotówkę, ile by zapłaciła kancelaria Sejmu. I sam sobie kupował ten bilet taniej. I tak robiło, wierzcie mi, prawie wszyscy posłowie, ja to mówię jako jedyny poseł, jeden z dwóch, który nigdy nie leciał za granicę na koszt podatnika samolotem, więc ja mogę mówić bez zarzutu, że ja sam siebie próbuję wymienić, bo mi tego nawet ktoś przy najgorszych intencjach nie mógłby zarzucić. I zrobienie z tego mega afery było dla mnie totalnym absurdem. Ja patrzyłem na w tą telewizję, ja mówię, tyle się dzieje różnych rzeczy. Tu afera Amber Gold, tu afera hazardowa, Nowak, który ma zegarek za bardzo duże pieniądze, z którego się nie może wytłumaczyć. Rodzina 2 lata zbierała, nie wiem, na resztę ślubu dostał i tak dalej, tak? I powinniśmy powiedzieć, że ma jeszcze jeden zegarek. Mówią, cholera, no zapomniałem go wpisać i tak dalej. No wiecie, bo wiadomo, że miał tyle pieniędzy, zarabiałem 9 tysięcy miesięcznie jako poseł, że kupował sobie zegarki za 60 tysięcy i nie wiedział, ile ich ma zasadniczo, tak? To jest normalne i logiczne, że człowiek kupuje sobie zegarek za półroczną pensję. Nie, nie wiedziałem, ile on kosztował, ja zapomniałem go wpisać do deklaracji majątkowej. Człowiek, który wydał kilkadziesiąt miliardów złotych w trakcie 2 lat na budowę dróg w Polsce, gwarantuję wam, że miał z tego dużo więcej niż zegarek. I w tej sytuacji rozstrzelanie 3 młodych polityków za to, że zamiast, mówię, kancelaria Sejmu sama by kupiła im ten bilet za kwotę X, a i tam samą kwotę im dała. Niemniej jednak, ja to mówię, żeby pokazać pewien kontekst, i oni zostali zniszczeni w ramach wojny wewnętrznej w PiS-ie. PiS się bał, że przegra wybory na jesieni i zanim ci, którzy byli odpowiedzialni za kampanię, bo Hoffman odsunęli go od kampanii i wiadomo, że on będzie rozliczał. Więc uznali, załatwimy ich, zanim oni powiedzą, że przegraliśmy kampanię, od razu wytłumaczymy, dlaczego przegraliśmy. Tak miało to zagrać. Niemniej jednak powiem sobie szczerze, człowiek, który był twarzą wielkiego Jarosława, musiał, to jest praca rzecznika, czy nam się to podoba znowu czy nie, rzecznik to jest bardzo podła robota, bo on nie mówi, co on myśli na dany temat. Czasami może to współkreować, czy na bieżąco coś powie i zajmie stanowisko, to jest zawsze ryzykowne na przypadku rzecznika, ale czasami to robi. Ale jeżeli ktoś musi tłumaczyć najbardziej idiotyczne pomysły swojego kierownictwa przez x lat, to się zużywa i ludzie go albo uwielbiają, albo nie lubią. Ale jednocześnie się kojarzy z tą twarzą, więc on musi przejść swoją drogę, podczas której pokaże, że, no krótko mówiąc, nie jest tylko ustami Jarosława Kaczyńskiego, którymi był przez bardzo, bardzo wiele, bo to jest niewdzięczna robota. Panie pośle, proszę. Przepraszam.
Hipotezę próbuję, proszę pana. No. Chcę dojść do matematyki, bo pan mówi tak. Mogę panu kupić bilet za 3000 zł jako sekretaria Sejmu, tak? Tak. Daj mi pan 3000, ja bym bilet kupię w Rajanie za 300 zł. No. Pan uważa, że 2700 do mojej kieszeni to jest w porządku? Nie, ja uważam, że bardzo nie... Ale przepraszam, ja uważam... Proszę mi nie przerywać. Pan powiedział przed chwilą, że tak wszyscy robiliście. Poza nie robię, przepraszam, pan teraz się zachowuje jak Monika, ale nie wszyscy robiliście, kiedy ja wyraźnie powiedziałem, że jestem jednym z dwóch posłów, który nigdy tego nie zrobił. Nie, proszę pana, ja chciałbym tylko matematyczne rozwiązanie powiedzieć. Pan mówi tak, że w sekretariacie kupi to panu, dla czystości sprawy powinno być tak. Aha. Jak będzie dobry sekretarz na Rajanie, kupi bilet za 400 zł i... to tak nie jest, to tak musiałam. Wszyscy będziemy mieli 2600 do przodu. A pan mówi tak, wszyscy brali po 3000 zaliczki, leczyli do Madrytu. Nic takiego nie powiedziałem. Proszę pana. Ale pan mi mówi, co ja powiedziałem. Pan mi pan mówi, co ja powiedziałem. To pan mówi tak, że przekręca Sejm. Już panu to tłumaczył, widzę, że pan nie zrozumiał. Wie pan, co to zryczał? Zrozumiałem doskonale. Tak, następna rzecz. Nie rozumiem, co to znaczyło ten dren pański, Wielki Jarosław. Proszę mi to bliżej tak. Proszę? Może nie wie pan. Ja pamiętam z 90 roku. Pan mówił, że tak. Proszę? Co to znaczy, bo pan był rzecznikiem Wielkiego Jarosława? To jest wielki lider Zjednoczonej Centroprawicy. To tak mam to zinterpretować, rozumiem. A jak pan chciał to interpretować? Nie, ja chcę, słucham tak wcześniej pana i chciałbym to... To jest człowiek, który uważa, że każdy, kto myśli inaczej na jakikolwiek temat niż on, na temat Polski, polskiej gospodarki, jest zdrajcą Polski i zdrajcą prawicy. To jest Jarosław Kaczyński, człowiek, który... I sobie 20%. Tak. Może zdrowie. Ja pamiętam Korwina sprzed 20 lat, 25 lat. Ja sprzed 20 też pana, ja w 90 roku, tak jak krzyczał jeden pan z Gdańska, Polaku trzeba dać wędkę, a nie rybę. Ja wziąłem wędkę. Od 1 lutego 90 roku prowadzę firmy i dzięki Bogu do dzisiaj się jeszcze utrzymałem. Tak jak pan mówi, pan ma rację. To jest wytłumaczenie dla mnie, to co ja mogę panu powiedzieć, bo za mnie przemawia mój życiowiec. Pan mówi 20%. To jest dużo za mało, żeby rządzić, żeby Polskę zmieniać. Z kim? Pan mówi Wielki Jarosław, to z kim? Z którąś Wielka Ewa, z kim będzie pan to Polskę zmieniać? Już to jest przecież matematyka sejmowa jest taka, że nie ma szans, jeżeli nawet dostaniesz 20%. Jeżeli informacja musi się dogadać z nami, albo PO musi rządzić z PiS-em. Innej matematyki nie ma. Jeżeli my zażądamy zmiany konstytucji, zmiany jakichś fundamentalnych kwestii w naszym państwie, to albo będą kolejne wybory, albo my będziemy któryś z tych formacji, które się zgodzą... Albo powstanie popis. Proszę? Albo powstanie popis. Albo powstanie oficjalnie wreszcie popis, przestaną udawać, że są dwiema różnymi formacjami, którzy się nie lubią, bo ktoś komu zawinął tą wędkę, można powiedzieć, tak? Bo problem, który my mamy, jest taki, że kampania prezydencka rozpoczyna się od tego, że Bronisław Komorowski zarzuca Andrzejowi Dudzie plagiat programowy i vice versa. Oni sobie zarzucają, że mówią to samo. Ale wy mówicie to samo wy, co my. Nie, to wy mówicie to samo, co my. Ale wy chcecie tego samego, co my. Nie, to wy chcecie tego samego, co my. Tak się rozpoczęła ta kampania, pamiętacie? Jak ogłosił swoje założenia programowe, że może byli mętne i niekonkretne, Andrzej Duda i zarzucono mu plagiat. Pokazali, czy my to mamy to samo w naszej książeczce? I z obu tych książeczek niewiele wynika, tylko hasła są te same. Bezpieczeństwo, rodzina i tak dalej. Tylko istotna jedna różnica. Za jednym przemawia sprawa, jaką rządzi, co wprowadza w życie, a drugi mówi, że na razie może coś zrobić. Jednego możemy ocenić na podstawie realiów. To, co było, jak minęło ostatnie 5 lat i na podstawie tego, tej książeczki. I to jest moim zdaniem te realia są dyskwalifikujące absolutnie dla Bronisława Komorowskiego. W ciemno można wylosować jednego pozostałej dziesiątki za samo to, jak on rządzi. Uważa pan inaczej? Ja myślę, wie pan, zakłada pan zbyt mały iloraz inteligencji Polaków. Jak pan poczyta program pana Dudy, jak pan poczyta program pana prezydenta Komorowskiego, to niestety, ale można wyczuć te różnice. I ja wychodzę z założenia, bo w tym czasie większość ludzi tutaj, które z panem rozmawia, to wydaje mi się, że tak powinno być. I co się zmieniło? Mając doświadczenie 25 lat prowadzenia działalności, tak powinno być. Pan ma dokładnie rację. Tylko proszę pana, ja jestem zwykłym człowiekiem, który pracuje gdzieś tutaj, prowadzi firmę w Grudziądzu. Pan funkcjonuje u góry, pan wie, jak funkcjonuje polityka. To proszę znaleźć przełożenie polityczne na to, żeby to zmienić. Bo proszę pana, hasłami. Pan mówi, ograniczycie biurokrację. To zwolni pan 500 tysięcy biurokratów w Polsce, tak?
No. O 500 tysięcy zwiększy się bezrobocie. Pan wierzy w to, że ale, to poziom firmy? Ale chwilę, chwilę. Jak pan mówi tak. Ale pan zakłada... A co będzie z tymi pieniędzmi, które dotychczas chodzi? Wie pan, ile płaciłem składki z ZUS-u w 95 roku, bo od tego czasu mam komputer, pamiętam. 280 zł z ZUS-u. Dzisiaj płacę ile? 1200. Jaka jest matematyka razy? A wie pan, ile płaciłby pan, gdyby pan teraz w Anglii zarejestrował działalność gospodarczą? 55 zł miesięcznie. Proszę pana, proszę mnie przekonać do tego, że jest proste przełożenie, że zwolni pan pół miliona urzędników i za chwilę nie będzie lepiej, ale będą koszty mniejsze państwa. Ale ja panu wytłumaczę logikę działania. Przy różnych zastrzeżeniach do moich do Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę, daj mi pan skończyć, bo pan tak bardzo nerwował, aż pan nie stoi z emocji. Proszę bardzo. Ja pana szacunku. Dobrze. Więc panu powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość to taka firma, która w 2007 roku składkę rentową obniżyła z 13 do 6%. Raz tylko to się stało. Właśnie, czekaj. Ale drugie. Zlikwidowano trzeci z próg podatku dochodowego, a drugi tak podniesiony, że tylko 3% jest w drugim progu. I od 1 maja 2008 roku przez 3 lata w Polsce przybyło milion nowych miejsc pracy. Dzięki temu, że dano oddech fiskalny. Ale uzupełnieniem tego, żeby dać oddech fiskalny, a nie żeby nie wzrósł dług, to trzeba jednocześnie zmniejszyć wydatki na administrację i liczbę osób, które w nim pracują. Bo to nie jest tylko problem, że my płacimy im pensje. Płacimy często ludziom, którzy no... Ja pracowałem w Ministerstwie Gospodarki Zarządu PiS-u, to na czwartym piętrze tam byli ludzie, którym nawet nie dawano komputera, bo uważali, że to jest marnowanie komputera. Oni dostawali gazetę i czajnik elektryczny do robienia sobie kawy i herbaty. I tam byli tacy ludzie, z którymi nie wiadomo było, co robić, bo nie ma dla nich pracy w ministerstwie, ale jednocześnie wiadomo, że specjalnie się tej pracy nie nadają. A ja się zapytałem, dlaczego oni jeszcze tu pracują, bo mówią, bo jednak jakoś tam ich państwo skrzywdziło, że oni nic nie robili przez tyle lat i teraz byśmy im kazali pracować, to byśmy jakbyśmy kogoś wychowali na niepełnosprawnego i nagle mu kazali, mówię, zacznij coś pracować, robić. A ja mówię, okej, panowie, ale to nie jest dobre uzasadnienie, to nie jest rozsądne uzasadnienie i tak jak było w tym urzędzie, to ci ludzie, którzy siedzą, piją herbatę, to jeszcze nie jest taki problem. Problemem są ci ludzie, którzy utrudniają nam życie. W Niemczech wybudować domek jednorodzinny do określonej wielkości, tam, nie 400 czy 600 metrów, do odpowiedniej wysokości, nie trzeba iść ani razu do urzędu. Bierzesz architekta, bierzesz projekt, znajdziesz firmę wykonawczą, budujesz. W Polsce trzeba dostać dwie decyzje administracyjne, dwa pozwolenia, dwa zezwolenia, a całość dokumentacji, którą trzeba zgromadzić, by domek jednorodzinny budować, to jest szacowane na jakieś 23-25 tysięcy złotych. Pewnie się regionalnie różni i tak dalej. I w Warszawie przeprowadzenie od początku do końca całej tej procedury zajmuje 2 lata. Ja chciałbym żyć w kraju, w którym domek jednorodzinny, 250-metrowy, na Wawrze, w dzielnicy Warszawy, można wybudować bez wchodzenia do jakichkolwiek urzędów, bez uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń, zezwoleń, bez marnowania 2 lat oczekiwania, bo zazwyczaj pewnym rozwiązaniem jest kupienie już działki z już zatwierdzonym projektem, już z pozwoleniem budowlanym, bo wiele osób tak robi, chce kupić dom, albo kupują gotowy, albo działkę już z pozwoleniem budowlanym, są ludzie, którzy się w tym specjalizowali. I my płacimy ciężkie pieniądze urzędnikom nadzoru budowlanego w całym kraju, po to, by rocznie wydawano w Polsce 70 tysięcy pozwoleń na budowę domków jednorodzinnych. To jest jeden konkretny przykład z tym pozwoleniem na budowę domku jednorodzinnego. To jest praca zmarnowana, praca niepotrzebna i to jest czas zmarnowany i to są pieniądze zmarnowane. Jeżeli sobie pomnożymy 70 tysięcy pozwoleń razy 20 tysięcy, już obecne tą końcówkę, to kosztuje rocznie 1 400 000 000 zł robienie tego wszystkiego, co jest potrzebne, by zyskiwać pozwolenie budowlane. Są pieniądze zmarnowane. Jak my mamy być konkurencyjni, mamy wygrywać konkurencję z Niemcami, Anglikami, Irlandczykami i tak dalej, w których to krajach nie ma tego rodzaju problemów. W większości spraw nie ma takich problemów. Nawet gdyby były, to byłoby im łatwiej, bo mają kapitał, bo mają dużo zdrowszą pod wieloma względami strukturę, bo nie mieli
50 lat komunizmu. Nie musieli zaczynać od zera. Jak pan zaczyna na początku lat 90, miał pan jakiś duży kapitał? Proszę pana, własną wiedzę i przygotowanie. No właśnie. A oni startują z tym, co wypracowali ich ojcowie i dziadowie w trakcie 50 lat, kiedy my nie mieliśmy nic. Mieliśmy komunizm. Panie demonizmie, Niemcy mają jeszcze bardziej utopijną administrację, urzędników, mnóstwo. To ja panu coś powiem. Bardzo krótko panu powiem, bo liczby mówią. Liczby mówią. Ja na początku miałem swoje umiejętności, jest do wykształcenia i przygotowanie do tego, co robię. I rzeczywiście pierwsze 5-6 lat to był normalny szok, jak to wszystko poszło. A później, tak jak pan powiedział. Życie pana spotkały, państwo polskie. Proszę? Życie państwo polskie pana spotkały. Ja się nie pan jestem nawet z tym się zgodzić. Jest takie powiedzenie dla pokoju społecznego. Ja jestem w stanie płacić podatki, żeby biedni ludzie na ulicach w Gruziądzu mieli z czego żyć. No ja tak podchodzę, bo ja taka filozofia jest. Tylko proszę patrzeć na to realnie. Sam pan przed chwilą powiedział, że rzeczywiście, tak jak za czasów PiSu, rzeczywiście, to w cudzysłowie mówię. Oni się odważyli obniżyć składkę rentową i obniżyć istotnie podatki. Tak. To sam pan powiedział skutkowo. I oddali władzę. No i oddali władzę. A pan teraz mówi, że pan chce przejąć władzę, to pytam z kim? Z tą formacją, która w największym stopniu będzie z nami realizowała nasz program. I tyle. Ja panu powiem, czy PiS, czy PO, jak będą mieli zdeterminowanego partnera, który powie, sorry, nie zagłosujemy za podniesieniem podatków, chcemy takie cele osiągnąć. I to w tym momencie naprawdę obie te w obu tych formacjach są ludzie, które można wycisnąć na zmianę i tyle. Pan Szczurek zawsze mówi, że podatki w Polsce są za wysokie. A praktyka to pokazuje. To prawda. No, widzi pan. To ja ale panu mogę powiedzieć, ale mogę panu powiedzieć, czy polega. Ja rozumiem, że. Z drugiej strony, to co funkcjonuje na dole, jak prowadzę firmę. Ja rozumiem, że pan jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Proszę? Jest pan członkiem czy sympatykiem PiS-u? Proszę pana, mogę powiedzieć, sympatyzującym. Jestem żadnym. No właśnie, proszę pana. To już panu coś powiem. Ja popierałem PiS obniżający podatki, no. Ale gdy siedziałem w studiu telewizyjnym 2 lata temu w marcu. I słuchałem Jarosława Kaczyńskiego, który na spotkaniu w Gostyninie mówił, że jak wygra wybory, to zlikwiduje liniowy dla przedsiębiorców, żeby płacili 32% zamiast 19%. To ja mówię, cholera, on chce odstrzelić ostatni silnik, na którym leci polska gospodarka. Ale dostał mądro, panie zmniejszył. Proszę? Ale on teraz, wie pan, kto jest jego głównym doradcą do spraw podatku? Pan profesor Witold Modzelewski, zna pan to nazwisko? Nie, że znam. On doradza jednocześnie jemu i Palikotowi. Ja się zadałem pytanie, facet, który uważa, że podatki muszą być wysokie i skomplikowane, jest głównym doradcą do spraw podatków. A nie jestem, proszę pana, tutaj, bo jeszcze... A ja się zajmowałem podatkami, jako doradca podatkowy. Ja mówię, ja nie mogę być w firmie, w której główny facet od podatków jest ten facet. Nie jak personam, mówimy o kimś, kto pisze prezesowi przemowę o podatkach. Mu do głowy wkłada, jak myśleć na ten temat. Pan zrobił od razu taką sekcję, dlaczego ja tu jestem jako sympatyk powiedzmy PiSu. No to widać, nie prawda? Dlatego myślałem, że pan mówi ten wprost. Z pańskiej partii w Warszawie akurat, to jestem dlatego i zobligował mnie, żebym przyszedł na pańskie spotkanie. Bardzo mnie cieszę. No i pan, ja też jestem z tego zadowolony, tylko pan mi od razu najpierw łapkę olej i przyprawił, a na końcu mnie pan zabił. Nie, bo pan bardzo ostro mnie zaatakował na wstępie. No ja nie pytam pana o ulicę Mazowiecką w Warszawie. Wie pan co, ale może pan zapytać. To jest miejsce, na którym popełnili przestępstwo urzędnicy państwowej publicznej. Mam nadzieję, że za nie odpowiadają. Proszę? Takiego małego człowieka jak ja. Wie pan co? Ja jestem za to nie starszy, przepraszam. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Także... A nie dam panu powiedzieć. Nie dam. Nie dał mi pan uczyć historii. Ja ją chciałem pokazać tylko jako kontekst pewnych zdarzeń. Bo pan zadał mi bardzo konkretne pytanie, odpowiedź jest też bardzo konkretna. Ja, szczerze mówiąc, przy jakiejś osobistej sympatii, którą ja mam do Adama Hoffmana za różne rzeczy, mogę powiedzieć, że tak po cichu, to jest facet, który doprowadził do tego, że PiS poparł otwarcie dostępu do zawodów i przeszła ustawa Gowina otwierająca dostęp szerzej do zawodów. I zrobił to wbrew 3/4 klubu PiS, które były za tym, żeby uchwalić tą postawę, bez wszyscy. Pośrednicy obrotu nieruchomości, zarządcy nieruchomości i tak dalej już wylobowali, wszystkich wylobowali. I 3/4 klubu było przeciw, on pomógł to przeprowadzić, tak? Mógłbym mieć różne rzeczy dobre i na jego temat powiedzieć. Niemniej jednak w obecnych warunkach to jest po prostu niemożliwe i tyle. Tam ma problem.
Tak, odnoszą się jeszcze dnia. Główny postulat, na którym właściwie Paweł Kukiz buduje swój program, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Czy też pan jest za wprowadzeniem ich? 15 lat. Słucham? Jestem od 15 lat za jednomandatowymi okręgami. Bo Paweł Kukiz mówi, że to jakby odbetonować scenę polityczną, ale... Nie, to ją zabetonuje na całkiem nowy sposób. No właśnie. Ale ona będzie stabilna, ona będzie inna po prostu. Nie da się w jednomandatowym okręgu wyborczym, nie da się wystawić konia na posła. A znam takie okręgi, w których dawano na pierwsze miejsce konia, obóz partii wchodził, chociaż był koniem. Znam przykłady znowuż okręgów, w których bardzo nie nadający się, to przykład okręg Kaliski. Tam jako spadochroniarza dano pana profesora filozofa z Krakowa, pana profesora Waśko na liście Prawa i Sprawiedliwości. I chociażby z pierwszego miejsca, to tak się nie nadawał do tego, że trzech innego przeskoczyło i nie wszedł z pierwszego miejsca. Ale co do zasady, znam takie przypadki, że człowieka, który nie miał gdzie mieszkać i mieszkał w siedzibie partyjnej, dostał pierwsze miejsce na liście i został posłem. Bo miał pierwsze miejsce, to ludzie, chociaż go nie znali, na niego zagłosowali i został posłem, tak? Znam takie przypadki i w sytuacji, w której jedna formacja wystawia kogoś stąd, wyrazistego, którego kojarzycie, a druga człowieka, którego znacie z telewizji, ale wiecie, że on tutaj się pojawi raz na pół roku i ma, przepraszam, wszystko gdzieś to się dzieje w Grudziądzu, to wy go nigdy nie wybierzecie. Dlatego uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze będzie wielka, gigantyczna zmiana. Wyglądają te listy wyborcze, kto uzyskał nominację, kto nie uzyskał nominacji. Tak, już wsparcie na to. Ale zawsze się może pojawić niezależny kandydat, który tutaj lokalnie jest szanowany, poważany. Będziecie wiedzieli, że on to robi dlatego, bo chce coś zrobić dla was, a nie dlatego, że go na ulicy Nowogrodzkiej, pięknej czy innej, ktoś tam w centrali. Listę 20 posłów z Warszawy. 20, bo to jest okręg 20-mandatowy, to pewnie 7 byście znali albo 8, jeżeli się bardzo mocno interesujecie polityką. Jest taki poseł Jastrzębowski, który dostał 1200 głosów i jako 12 wszedł z listy Platformy. Leszek Jastrzębowski, słyszeliście kiedyś? Tak mogłem kawałek po kawałku wam mówić o tych ludzi, pokazywać wam zdjęcia, gdzie pytać, czy kiedyś go widzieliście, słyszeliście i tak dalej. Wejdźcie sobie na stronę sejm.gov.pl, wejdźcie zakładkę posłowie i zróbcie sobie krzyżyki. Z jednej strony znam, nie znam, kojarzę, nie kojarzę. I będziecie wstrząśnięci. Ja siedzę na tych ludzi, patrzę, po 4 latach sobie myślę, poseł czy senator? Od tych czy od tamtych? Nigdy nie słyszałem, żeby on mówił. Ale z parlamentem przynajmniej sobie pogadał w tej mównicy, coś tam porobił, tak? Jest iluś tych zagończyków, co będą wszędzie do telewizora. Są tak zwani posłowie powiatowi. Sposób, który dba o to, żeby zabić życie społeczne całe w swoim powiecie, w swojej miejscowości. Bo jak on jest sam jedyny i nie ma tu innego lidera, innego sensownego człowieka, to on tu będzie zawsze, dopóki się nie przekręci. Jest taki film na YouTubie, bardzo fajny, Man i Materna, sprzed prawie 20 lat. To się nazywa rozmowa z wicedyrektorem z jednego z ministerstw i tego wicedyrektora z takim śmiesznym włosikiem, w ciemnych okularach, paląc papierosa za biurkiem, gra Man, a Materna jest dziennikarzem, który go przesłuchuje i się pyta, no jak pan tu trafił? Mówi, no trafiłem tu po maturze na to stanowisko. Czy planuje pan awansować? Nie, bo to jest najlepsze możliwe stanowisko, bo wicedyrektor za nic nie odpowiada, nie wychyla się, nie podpisuje papierów. A ci piętrowie, czyli dyrektorzy, się zmieniają z kolejnymi ekipami. A on mówi, a ja to przyszedłem po maturze i stąd nie odejdę, dopóki się nie przekręcę. I tak działają nie tylko urzędnicy w ministerstwach, ale również tak działają niestety politycy. I są posłowie, którzy zadbali o to, żeby w danym mieście naprawdę nic się nie działo, bo się pojawia jakiś lider, ktoś znany, tak dalej, to ktoś w centrali sobie pomyśli, a wystawmy dwóch kandydatów z Grudziądza. To wtedy mogą podzielić się ich głosy i nikt z Grudziądza nie wejdzie wtedy, tylko wejdzie ktoś z Bydgoszczy albo z innego miasta, bo się tak to rozłoży. To siedzą, główkują, liczą i są macherzy, jak są specjaliści do spraw pokera, jak są specjaliści od układania list wyborczych i dbania o to, że którego miejsca by nie dostał, tak go wesprzemy i mu pomożemy, to wyjdzie na swoje. To jest nie tylko kwestia obecna ordynacja miejsca na liście, ale tego, że na przykład nie pozwolą ci prowadzić kampanii. Wiecie, że tak to jest, tak? Że musisz dostać zgodę na to, żeby prowadzić kampanię z centrali. Bo nie możesz sobie ulotki, plakatu, niczego wydrukować.
jeżeli nie pozwolą ci, nie dadzą ci limitu wydatków na kampanię. Poza tym jest tak, a propos znowu uczciwości funkcjonowania klasy politycznej. Ja pamiętam, jak obserwowałem, byłem w jednym z programów w 2011 roku z Jaroszem Palikotem. I on powiedział, że sprzedał samolot, bo 5 milionów przeznacza na kampanię wyborczą. Później po kampanii powiedzieli, że wydali 2 miliony, a później dali sprawozdanie finansowe, w którym mieli wydatków tylko na milion. No i ja mówię do chłopaków, do kolegów posłów z PiS-u, mówię, panowie, piszę powiadomienie, idziemy do prokuratury. Oni się tak wszyscy skrzywili, ja tak patrzę na nich, jeden z kolegów mówi, wiesz co, Przemek, jesteś osobą wierzącą, Biblię znasz, to jest takie, są takie bardzo mądre słowa, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, i wszyscy tak kiwają głowami. Bo dostali limit wydatków na 6 tysięcy, ale obwiesił 50 billboardów we Wrocławiu, nie? I miał jeszcze w radiostacjach dżingle, co chwilę leciały jego. Ale tam 4 czy 6 tysięcy dostał limitu wydatków. I tylko na tyle przyniósł faktury. Super, udało mu się dobre warunki wynegocjować, tak? Ten tam, nie wiem, jakieś chrupki wyprodukował i dzieciom powysyłał, prawie wszystkim dzieciom w swoim mieście. Później była awantura, bo te chrupki dzieci się zobaczyły, bo to były do chrupki, żarki, czy coś tam innego, czy jakieś tam inne historie były wrzucane. Jak dzieci się zwiedziały, że to jest do skrzynek pocztowych wrzucane, to brały i łomami i wyłamywały skrzynki, żeby doprowadzić się do tych tam słodyczy. I miał facet problemy, ale ja mówię, jak ty byłeś w stanie tyle tych cukierków zrobić i do wszystkich dzieci w twoim mieście, to by sobie przecież tobie pozwolili tylko 8 czy tam 6 tysięcy wydać. Jakbyśmy sobie szli kawałek po kawałku, to jest jedna wielka fikcja. I sama ordynacja jest jednym z elementów patologii, ale jest bardzo ważnym elementem, dlatego trzeba ją zmienić, ale trzeba zmienić sposób finansowania polityki. No po prostu jest bardzo, bardzo wiele rzeczy do zmienienia i Paweł Kukiz jest dobrym partnerem, by to robić wspólnie. Mówił Pan o rozporządności, tak? Ale spójrzmy też by na zbory uzupełniające do Senatu, który startował Janusz Korwin i Mikiel Rybnikow. Wydaje mi się, że on swoich konkurentów był zdecydowanie bardziej rozpoznawalny. Czy ostatnio jak sam Krzysztof Bosak też startował? I obaj w tych wyborach polegli. Czy polegli? Ponieważ to ma do siebie zawsze system większościowy, że on eliminuje ekstrema. On eliminuje zbyt wyrazisty, ostry głos, a problem też był taki, że sorry, ale w Rybniku PiS dał jednego z najbardziej swego rozpoznawalnych posłów. Bardzo prestiżowo do tego podszedł. Wydał, tam straszne pieniądze wydane na tą kampanię, nie wiem czy nie, no setki tysięcy złotych to na pewno kosztowało. W jednym okręgu, bo to było prestiżowe. Tyle razy przegraliśmy wybory, musimy pokazać, że tym razem wygramy. I dano faceta, który dla niego pójście do Senatu było degradacją, czyli pana Bolesława Piechę, szefa Komisji Zdrowia, byłego wiceministra zdrowia, który wcześniej był szefem szpitala w Rybniku. Czyli osoba znana, poważana, stamtąd, nie żaden spadochroniarz, dali dużo pieniędzy, czyli wszystkie cechy dobrego jednomandatowego posła z jednomandatowego okręgu wyborczego dali. I bali się, jak to się skończy, a on się zdał zdegradować. Dał się zdegradować, bo powiedzmy sobie szczerze, senator jest dużo, dużo mniej może, tam się dużo mniej dzieje. To jest taka, się nazywa izba refleksji, a tam się, no, oni dostają papierek do podpisania i wychodzą. A dlaczego on się zgodził zdegradować? Wie pan dlaczego? Wiecie dlaczego? Przestał być posłem, szefem Komisji Zdrowia, jeden z najważniejszych polityków i zgodził się pójść do Senatu. Bo mu obiecał Jarosław, pan prezes, że jeżeli weźmiesz to i wygrasz dla nas, to cię za pół roku wrzucimy do Europarlamentu i będziemy super emeryturkę miesięcznie 120 tysięcy na konto będzie wjeżdżać. Dobra, wezmę to. I dostał wszystko. Umowę wszyscy dotrzymali. I co? I niecały rok później znów trzeba było robić wybory. Bo zwolnił mandat do ten i my musieliśmy znów za to płacić za kolejne wybory. Tak, żebyście widzieli, jak wygląda kuchnia i układanie różnych rzeczy. Człowiek się zgodzi zdegradować, bo po prostu dalszy ciąg to jest Europarlament. Też nic nie mogę jak poseł opozycji i senator, ale pieniądze dużo większe. Ja słyszałem jednego z posłów właśnie opozycyjnych mówi, że wiesz co, ten europoseł to tak samo nic prawie nie może jak poseł, jak jest w opozycji, ale pieniądze dużo fajniejsze. I zobaczcie, co się wydarzyło. W ostatnich latach, co wybory do Europarlamentu, to duża część
klasy politycznej się eksportuje na wczasy dewizowe do Brukseli, bo tak do tego podchodzą. Zbigniew Ziobro dlaczego poszedł do Brukseli? Dlatego, że miał dużo procesów, które przegrywał za czas, który był ministrem i trzeba było mu dać coś, z czego będzie płacił za te procesy. Takie ja słyszałem uzasadnienia, tak? Że się trochę odpoczął i naładował baterie i miał pieniądze na te wszystkie procesy. Takie słyszałem po prostu uzasadnienie, dlaczego on poszedł, jeden z najważniejszych polityków, który był odpowiedzialny, jaki był wizerunkiem, jeżeli chodzi o sprawę wymiaru sprawiedliwości. Okej, okay, ile mam jeszcze czasu? Chcemy tej współpracy, a ostatnio pan Paweł na swoim Facebooku napisał, że nie chce współpracować z człowiekiem, który strzelałby do górników. To dał się zmanipulować, że... Bardzo dobrze. Co więcej, jutro będzie pozew przeciwko panu Dudzie za to, że kłamliwie powiedział, że Janczkowi Mikke strzelałby do górników. To będzie pozew w trybie wyborczym. Mamy nadzieję, że czyli w trakcie 24 godzin musi być rozstrzygnięcie sądu. I mamy nadzieję, że najpóźniej jutro w nocy będzie, albo w sobotę rano będzie wyrok. To będzie pierwszy wyrok i po tym wyroku wszyscy, którzy powtarzali te kłamstwa, będą przeproszali, a jak nie, to będziemy pozywać, wszyscy będą przed wydarzeniami, faktami i wiadomościami wykupywali 40 tysięcy złotych. Czas, w którym wyświetla się taka plansza. Bardzo przepraszam, iż kłamliwie zarzucają Januszowi Korwin-Mikkemu rozstrzelać do dogodników. Wtedy Paweł Kukiz będzie mówił, jak to? Przecież ja nie mówiłem. Bo przecież nigdy nie mówił, że strzela do dogodników. Mówił o rabusiach. Tyle. Jeszcze ostatnie pytanie? On się nie poróżnił, oni się poróżnili z nim. Aha. Oni uznali, że oni lepiej zarządzają partią i że oni są potencjałem tej partii pociągową, tą mocą, która sprawia, że ludzie chcą głosować na KNP, że prezes im mniej będzie w telewizji, mniej się będzie pokazywał i mniej będzie mówił, tym będziemy potężniejsi, więksi, siły już nie powstrzymacie. Mylili się. Ten czas pokazał, że mylili się. Jutrzejszy będzie sondaż firmy TNS, gdzie w wyborach prezydenckich na obecnym etapie, czy to zdjęcie sprzed dwóch dni, bo były dwa dni temu było robione badania, Janusz Korwin-Mikke jest czwarty i ma 6%, trzeci jest Paweł Kukiz i ma 8%. Ja myślę, że do wyborów tylko to, co się zmieni, to się zmieni, znaczy to, co się co najmniej zmieni, to się kolejność zmieni. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. A jeżeli chodzi o partię, to wśród wyborców zdecydowanych 6,4%, a jak się odetnie niezdecydowanych, to jest prawie 8%. To jest kolejny, który nam daje prawie 8% sondaż. I mówimy tu o partii, której jeszcze nie zakończył się proces rejestracji sądowej, który mam nadzieję, że w trakcie tygodnia, dwóch tygodni będzie zamknięty. I ten czas pokazał, bo powiem tak, energia, z którą jest prowadzona ta kampania, pokazuje, że nasi koledzy, panowie Marusik, Najzer, Dziambor i tak dalej, mylili się, że bez nich to przestanie działać i że to oni są tutaj energią. Energią tej partii... Jest szansa jeszcze, jak proszę? Tam upracować? Ja już mówiłem, synów marnotrawnych Janusz Korwin-Mikke w wielkim sercu przygarnie, jeżeli posypią głowy popiołem. Ja jestem najlepszym tego przykładem przecież. I to oni byli fundamentalistami, mówili nie brać Wiplera, spisił się facet tutaj, chociaż nigdy nie głosowałem przeciw wartościom, w które wierzyliśmy w Unii Polityki Realnej i uważałem, że trzeba wybrać kompromis z jedną z dużych partii i tam próbować budować zdroworozsądkowe skrzydło. Niemniej, koniec końców, jak ktoś musi siedzieć przy jednym stole z panem profesorem Modzelewskim i słyszę, że rozumie, nie, zrobimy tak, jak mówił pan profesor, czyli powiemy na tym wiedzy, że podniesiemy podatki i tak dalej, to mówię, dobra, ja wysiadam. I to, krótko mówiąc, mi chodziło o konkretne zmiany, konkretny sposób. Panowie zachowali się niegrzecznie względem pana prezesa, popełnili straszny błąd, ale myślę, że są młodzi w większości przypadków i mogą go odpracować. My musimy tak wielką pracę wykonać, że nie możemy być małostkowi, nie możemy być pamiętliwi, nie możemy być złośliwi. Niemniej jednak musimy pamiętać... Przeciwnik jest bardzo silny. Tak, ale musimy też pamiętać, kto w tych trudnych czasach stanął przy królu, a kto strzelał mu w plecy i tyle. Bo to nie może być tak, że dwa miesiące temu strzelałem w plecy, a teraz chcę być liderem w tych działaniach, które są prowadzone. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.